Znajdujemy się dzisiaj w przedszkolu w Celbówku, Sprytny Maluch. Przedszkole niepubliczne, które pracuje elementami pedagogiki Montessori. W moim przedszkolu jest szczególnie ważne to, że realizujemy najważniejszą myśl Montessori: pomóż mi zrobić to samemu. Czyli tak naprawdę dziecko przy pomocy naszych kreatywnych pomocy dydaktycznych uczy się rozwiązywać kreatywnie najróżniejsze problemy dnia codziennego. Jest to inne przedszkole, w którym panuje imersja językowa, bo każdego dnia pracujemy z językiem angielskim, czyli dzieci na co dzień używają tego języka z nauczycielem, z naszą panią Agnieszką Markowc. I tak jak powiedziałam, realizujemy właśnie pedagogikę Montessori. Chciałabym pokazać też pracę z gliną. Pomoce Montessori są niezwykle kreatywnymi pomocami, dlatego że przede wszystkim są bardzo dobrze wykonane. Są to pomoce drewniane, świetnie rozwijające wyobraźnię, motorykę dzieci. Pracujemy na przykład wspomagając chwyt pensetowy dziecka w taki sposób, że przekładamy, przelewamy, przesypujemy, pracujemy na naturalnych produktach. Zresztą Państwo widzieliście rano pracę u maluszków, bo ja mówię jednocześnie o żłobku, bo w naszym budynku jest jedna grupa dzieci żłobkowych i druga grupa dzieci przedszkolnych. Tak, to jest przedszkole, które pracuje od września, aczkolwiek dzieci już jest ilość znaczna, dlatego że w grupie przedszkolnej mamy dzieci 18 zapisanych na tą chwilę i w grupie żłobkowej też dzieci 17. Przedszkole jest bardzo duże. Zresztą pan zauważył sam, w podstawie ma 300 metrów, także obszar też zabawowy, w ogrodzie jest dużo miejsca. Jednakże, żeby dziecko się świetnie rozwijało, to grupa nie powinna być zbyt liczna. Personel jest bardzo duży, mamy 6 osób, które współpracuje tutaj z nami wszystkimi. Jednocześnie dzieci nie możemy przyjąć zbyt dużo, żeby... No, praca indywidualna z każdym dzieckiem musi być zachowana i do tego potrzeba dużo pedagogów, a jednocześnie dzieci jak gdyby mniej. Żeby się trochę rozmnożyło, to na zakupy, na pomocy bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Sprytny Maluch. Sprytny Maluch. Czy lubicie chodzić do przedszkola Sprytny Maluch? Tak. A co tutaj się robi, powiedzcie mi? Co się robi? Maju, co robimy? Co wczoraj na przykład robiliśmy? Robiliśmy teatrzyk. Teatrzyk był. A co to był za teatrzyk? Cień. Teatrzyk, cień to. Cień. Co jeszcze? Jakie mamy jeszcze zajęcia w przedszkolu? Zaraz będzie cera. Mika, tak. Również dużo widzę śpiewu, tańca, prawda? Tak. Tutaj i pająki. Tak. Pani również właśnie taniec, śpiew, muzyka. To też bardzo ważne chyba dla dzieci, prawda? Tak, oczywiście. Staramy się właśnie, żeby dzieci jak najwięcej miały kontaktu z taką żywą muzyką, z prawdziwymi instrumentami. Też tutaj w tej chwili bardzo duży kładziemy nacisk na to, żeby dzieci zobaczyły, że nie tylko można bawić się zabawkami ze sklepu, ale że samemu można robić fajne, ciekawe zabawki. Tutaj już dzieci bawiły się właśnie biedroneczkami, które wykonaliśmy sami z kamyków. Ja może przeczytam bez okularów z najlepszymi życzeniami od dzieci i wychowawców z przedszkola Sprytny Maluch. To jest pierwsza praca dzieciaczków dla pana wójta. Taka już gotowa. Taka gotowa, to jest nasza jesień. Wyszalona. Taka, która stoi tam. Niesamowita. Tak.